Siema! Wczoraj wspomniałem wam, że nie zamierzam wam pokazywać codziennie partii Aleksandry Botes. Natomiast okazuje się, że was oszukałem, ponieważ drugi dzień z kolei taką partię wam pokażę. Natomiast jest to spowodowane tym, że mierzyła się ona z 12-letnim zawodnikiem z Polski i sama partia była pod pewnymi względami bardzo ciekawa. Także zachęcam do oglądania. Wczoraj ogólnie był w Pradze jakiś dzień typu Polska górą. Możecie sobie zobaczyć u Mateusza Bartla, jak mierzył się z Gukeszem. Natomiast my już przechodzimy do partii, także tradycyjnie partia tempem klasycznym, Aleksandra Botes, ranking 1986, natomiast Polak, 12-letni Polak, ranking już 2200. Chłopak urodził się w roku 2012, a już pewnie niedługo przegoni mnie w rankingu. Pomimo tego, że jak on się rodził, to ja miałem pewnie koło 2000, co jest w pewnym sensie smutne, ale też fajnie, że młodzi zawodnicy się rozwijają. Także Aleksandra zagrała D4. Antek zdecydował się zagrać skoczek F6, C4, E6, skoczek F3, goniec B4, goniec D2, hetman E7. No i tutaj wiadomo, jest to gambit hetmański, to znaczy nastąpiło D4, C4, skoczek F3. Natomiast jak widzicie, czarne wstrzymują się z ruchem D5. To znaczy być może zagrają D5, ale być może kiedyś zagrają także C5. Być może ustawią się przez D6, a być może tego pionka zostawią. To jest takie bardzo fajne ustawienie, szczególnie gdy gramy kolorem czarnym na niżej notowanego rywala, gdzie trzymamy gardę pięści twarde, ale w pewnym momencie możemy uderzyć. Więc nastąpiło G3, teraz czarne zagrały skoczek C6, nastąpiło skoczek C3 i tutaj Antek zdecydował się na ciekawą rzecz, a mianowicie, jak zapewne wiecie, goniec niby jest taką samą figurą jak skoczek, ale zazwyczaj uznajemy, że jest lepszy. To znaczy wielokrotnie na moich analizach, na analizach Dawida Czerwa i wszystkich innych szachistów, prawdopodobnie słyszeliście, że wiecie, para gońcy to jest fajna rzecz. Natomiast Antek decyduje się to zbić. I robi to z pewnego konkretnego powodu. A mianowicie teraz zagra sobie skoczek E4. Jak będzie chciał, to będzie mógł tego gońca i tak zbić, także ta para gońcy nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, ale przede wszystkim po ruchu wieża C1 decyduje on się zagrać ruch D6 i jeżeli trzeba będzie, to zagra ruch E5, to znaczy bardzo możliwe, że w którymś momencie nastąpi D5, E5 i teraz ustawia on pionki w centrum na czarnych polach. Dlaczego? Bo oddał czarnopolowego gońca, więc pionki będą kontrolować czarne pola w zamian za jego gońca. Także nastąpiło D5, tutaj ten goniec się otworzył, także nastąpiła wymiana, no i chcemy zagrać ruch E5, no ale nie możemy od razu, bo stracimy figurę, także skoczek sobie wraca, ktoś z was pomyśli, ok, trochę pasywna pozycja, ale ten skoczek gdzieś tutaj się odnajdzie, prawdopodobnie zagramy E5, F5 i ten skoczek wejdzie sobie od drugiej strony, także goniec G2, nastąpiła roszada i teraz Aleksandra Botes gra naprawdę fajny ruch, to znaczy to jest w ogóle ciekawa partia, ponieważ przez pierwsze 20 ruchów Aleksandra Botes grała najlepszą linią silnika. Oczywiście możemy popatrzeć na czas i widzimy, że jest to mniej lub bardziej przygotowanie. Nie znam Antka, nie wiem, czy to jest gracz typu mam jeden debiut i będę grał go zawsze. Natomiast widać, że oboje byli w przygotowaniu, bo nastąpiło tutaj E5, białe zagrały C5. Od ręki, także znowu pewnie jest to jakieś tam przygotowanie. Czarne zagrały F5, co również było dość dobrym ruchem, natomiast to był pierwszy moment, w którym Polak rodak zaczął myśleć. No i faktycznie F5 jest ok ruchem. Komputer sugeruje, że można było tego pionka zbić, ale szczerze mówiąc, widząc taką pozycję, nie możemy zagrać B6, bo po D6 tracimy wieżę, no to trudno się zdecydować na takie bicie, a komputer mówi, żeby po prostu tego pionka oddać i że wszystko jest spoko. Natomiast F5 jest bardzo ludzkim podejściem, nastąpiło więc bicie. No i hetman C2, znowu ruch, który jest po prostu bardzo dobry. Białe kontrolują całą linię C i w tym momencie wydaje się, że naprawdę trudno będzie czarnemu walczyć tutaj o pełną pulę. Bo jeżeli ktoś ma mieć przewagę, no to są to oczywiście białe, kontrolują jedną, jedyną linię, zaraz sobie zrobią roszadę, może w jakiś sposób uaktywnią tego gońca, ale będą działać po linii C. Także nastąpiło skoczek F7, też jak najbardziej logiczny ruch, białe weszły wieżą na C7, więc hetman sobie odszedł, nastąpiła roszada i tutaj było pierwsze takie troszkę dłuższe zastanowienie koloru białego, natomiast roszada oczywiście jest jak najbardziej sensownym ruchem. Nastąpiło B6, no i teraz Aleksandra Botes musi podjąć decyzję. Co ciekawe, najlepszym ruchem było wieża C1. I domyślam się, że białej
białemu kolorowi. Nie podobało się, że pogoniec A6 atakujemy tego pionka i ten goniec sobie wyszedł. Natomiast okazuje się, że po ruchu goniec C7, jeżeli wieże spróbują się wymienić, no to teraz możemy zagrać hetman A4, nic złego się nie dzieje, białe cały czas kontrolują te linie. Natomiast Aleksandra Botez zdecydowała się na trochę mniej dokładne podejście. Zagrała ruch hetman A4 i teraz problem jest taki, że oczywiście zagramy wieża C1 i będziemy kontrolować te linie i wszystko jest super, ale jednak czarne mogą zagrać A5 i po ruchu B4 mogą zagrać B5 i teraz jeżeli zdecydujemy się tego pionka zbić, to pogoniec A6 bijemy kolejnego pionka, nie można zbić tutaj, bo tracimy jakość i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ze wszystkich możliwości Aleksandra i tak wybrała najlepsze posunięcie, a mianowicie zagrała hetman A3. Zauważcie, że bicie tutaj nigdy nie działa, no bo wieża jest niebroniona, tylko że problem w porównaniu do poprzednich pozycji jest taki, że teraz ten hetman jest troszeczkę poza grą. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, ale poprzednie możliwości były troszeczkę lepsze, bo nastąpiło A4 i ten hetman, no, nie stoi tutaj za dobrze. Strzela we wszystkie pionki i nie ma jakiejś wielkiej aktywności. Ale okej, wieża C1. Znowu bardzo dobry ruch. Czarne zagrały wieża B8. No i w tym momencie białe mogły znowu zagrać troszeczkę dokładniej, a nie wzięły pod uwagę, co może chcieć zrobić kolor biały. Ponieważ, kolor czarny. Bo jeżeli czarne będą na ruchu, to chcą tu zagrać E4. To jest taki klasyczny, myślę, że ruch, ponieważ ograniczamy skoczka, ograniczamy gońca, a jednocześnie nasz hetman będzie kontrolował większą część szachownicy. Dlatego tutaj najlepszym ruchem było upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu. Gramy hetman C3 i teraz po ruchu E4 zawsze zbijemy i ta struktura będzie bardzo słaba. Po prostu to jest ze strategicznego punktu widzenia, to jest przegrana pozycja dla czarnego, na dobrą sprawę, po takiej wymianie. Natomiast jeśli E4 nie nastąpi, to my możemy hetmanem już próbować wejść gdzieś tutaj, wywierać presję na te słabości. Natomiast białe zagrały wieża A7 i problem jest taki, że teraz następuje E4 i przewaga białych troszeczkę wyparowała. Dalej pewnie stoją trochę przyjemniej, natomiast ten hetman może wejść, ten skoczek może wejść i wiecie, to tak coś może się w tej partii zadziać dobrego dla koloru czarnego. Więc poszło wieża C7, te wieże wyglądają pięknie, ale wieża wszystko tutaj kontroluje. Antek bardzo dobrze zrozumiał, że może tutaj na chillku sobie grać. Zauważcie też, co się stało z czasem Botezuwy. Botezuwa w tym momencie miała godzinę 17. Była jakoś tam mniej lub bardziej w teorii, a w dwa ruchy straciła 50 minut, żeby wejść dwoma wieżami i co ciekawe, to wejście nie było najlepsze. Więc nastąpiło hetman D4, białe zagrały hetman E3, no i oczywiście po takiej wymianie białe są zadowolone, bo mają aktywniejsze figury. Ale hetman E3 to jest ruch, który święci pionka i Aleksandra Botez zagrała poświęcenie nie dość, że jednego pionka, to jeszcze święci drugiego pionka na A2. Przez chwilę Antek Radzimski ma dwa pionki więcej, ale okazuje się, że nie jest to takie proste. Komputer mówi, że to jest 0-0-0, ale to białe muszą, ale to czarne muszą uważać. Białe tutaj poświęciły jednego pionka, no bo zawsze odbiją na E4. Zagrały jeszcze hetman D4, żeby poprawić swojego hetmana. Nastąpiło goniec E6, teraz nastąpiło bicie, bicie, bicie. Jeden pionek został odzyskany. Oczywiście pionek na A4 kiedyś będzie mógł być silny, dlatego to, co białe muszą robić, to wywierać tutaj jak najwięcej presji. Bo jeżeli wymienią się jakieś figury, no to bardzo możliwe, że ten pionek zadecyduje o partii. Wieża z B na C8 poszło. Król na G2, w ogóle znowu najlepsze posunięcie. Poprawianie troszeczkę króla, no bo czarne niczym tutaj w zasadzie nie grożą, no i czarne tutaj się pomyliły. Niestety, ale Antek, mając niewiele czasu, zdecydował, że trzeba lecieć tym pionkiem. Trochę dokładniejsze było znowu poprawienie swojej kolejnej figury, żeby ta wieża groziła. Być może kiedyś pojawią się takie groźby i zbijemy tego pionka. Jeżeli oczywiście nie będzie nam wisiało na F7. Więc można było zagrać wieża E8, czarne zagrały A3, natomiast teraz okazuje się, że białe mogą uprościć pozycję. Mogą zagrać bicie, bicie i w tym momencie albo hetman E3, albo hetman D3 po prostu stać, żeby wywierać presję i żeby też było wszystko dobrze, tak jakby, co nie? Natomiast białe zagrały goniec B1. Ich idea była taka, że po jakimkolwiek ruchu zagramy hetman E4 i będziemy grozić matem. Ale okazuje się, że goniec B1 jest przegrywającym błędem ze strony Aleksandry Botez, ale wtedy i tylko wtedy, gdy nastąpi hetman B2. Bo teraz jak hetman się tutaj ustawi, to możemy skoczkiem go zaatakować, jednocześnie obronić i ten pionek będzie decydował. Jak hetman pójdzie na D3, no to znowu białe, czarne mogą zagrać A7 i to nie jest mat, ponieważ skoczek wszystkiego tutaj broni i żadne poświęcenia nigdy nie będą działały, bo to jest tylko jeden szach więcej i ten pionek decyduje. Więc hetman B2 było tutaj wygrywającym posunięciem, ale trzeba było to znaleźć.
a Antek zdecydował się zagrać ruch hetman d5 i jego cała przewaga wyparowała. Widzicie, to są partie na moim poziomie, na trochę niższym niż mój poziom, gdzie błędy zdarzają się z jednej i z drugiej strony. I to jest zupełnie naturalne, nikt z nas nie jest komputerem, żeby policzyć wszystko, szczególnie, że nie oszukujmy się, ten ruch hetman b2, gdy widzimy, że musimy stracić na h7, jest troszkę dziwny. Także hetman d5, no i teraz czarne proponują wymianę hetmanów i prawdopodobnie policzyły, że ten pionek kiedyś dojdzie. Tylko problem jest taki, że po biciu, białe mają kilka ruchów. Mogą zagrać goniec c4, mogą sobie odejść królem, mogą odejść królem tutaj, mogą odejść królem tutaj, wszystko to remisuje. Ponieważ zauważcie, po ruchu goniec c4, jak nastąpi bicie, to nie ma jak bronić tego pionka, bo ten pionek mógłby być broniony przez wieżę, ale skoczek kontroluje to pole, także to jest remis. A po ruchu typu d5 skoczek wchodzi tutaj, nadal tego pionka nie ma jak bronić, dlatego powiedziałem wam wcześniej, że ruch a3, jak się cofniemy, był troszeczkę błędny, ponieważ te pionki się nie bronią. Więc po ruchu hetman d5, pyk, goniec e4 remisuje. Odejście też remisuje, bo ten pionek nigdy nie podejdzie do przodu. Natomiast Aleksandra Botes bardzo szybko zobaczyła, że może zagrać ruch e4. I teraz jak goniec gdzieś odejdzie, my po prostu bijemy tego pionka. Natomiast to, czego nie widziała Aleksandra Botes, to to, że białe mają wtrącony ruch, który wygrywa im partię. Czarne mają wtrącony ruch, który wygrywa im partię. Dlaczego mylę białe z czarnymi? O co mi się dzisiaj dzieje? Czarne. Wieża A8. I... to jest wtrącony ruch, bo atakujemy niebronioną figurę, więc nie ma czasu na bicie, bo ten pionek dochodzi. Dlatego jedynym ruchem białego jest po prostu bicie. No i oczywiście goniec A2 też jak najbardziej sensowne, tylko że ten pionek się utrzymał. I okazuje się, że wcale nie jest tak prosto, żeby się nim zainteresować, ponieważ po ruchu król F8 chcielibyśmy zagrać tutaj i atakować tego pionka. I wtedy to jest remis, ale... po biciu stracimy tutaj i przegrywamy partię. Przez to, że król stoi na G2, a nie na przykład na G1, to ta partia jest przegrana. Bo bardzo możliwe, że jeżeli oddam jeden ruch, powiedzmy coś takiego, to wtedy skoczek B1, przejście do takiej pozycji bez szacha, no to to jest remis. Bo ten pionek będzie mniej decydujący niż pionek na A3. Natomiast tutaj białe zagrały król F2, natomiast teraz skoczek podchodzi. I znowu, nie bardzo możemy zagrać tutaj, ponieważ po szachu król podejdzie, bijemy tutaj, atakujemy na A2, goniec odejdzie, zagramy A2, wygrywamy partię. Także na takich pojedynczych rzeczach cała pozycja koloru czarnego się trzyma. Więc król sobie podszedł. Może trochę dokładniejszy było król E3, ale prawdopodobnie ta pozycja i tak jest przegrana. Dlatego nastąpiło król E2, ale teraz skoczek idzie od drugiej strony na C6. Nastąpiło goniec d5, że niby związanie i teraz faktycznie po biciu, no to białe jeszcze mogą tutaj się trzymać, ale następuje szach, pyk, goniec wzbił na d5, teraz nie można zbić tego, bo zauważcie, że po ruchu a2 nie ma jak zatrzymać pionka, nie można też zbić tego, bo ku zaskoczeniu wszystkich po ruchu a2 nie można zatrzymać pionka. Dlatego nastąpiło król c3, ale tutaj i tak czarne grają a2, król sobie podszedł, ale piękne wykończenie ze strony młodego Polaka, a mianowicie okazuje się, że pionek jest broniony, musimy kontrolować jakoś pole na a1, dlatego nastąpiło skoczek c2, no i niestety dla popularnej streamerki, ale Polska górą tym razem, ponieważ nie ma jak obronić się przed dorobieniem hetmana. Skoczek B3 nie działa, bo po prostu zbijemy i dorobimy. Jak nastąpi bicie, też dorobimy. Więc w taki sposób 12-letni Polak ograł popularną streamerkę Aleksandrę Botes. Także mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Polecam wam zobaczyć partię u Mateusza Bartla, bo celowo wam jej nie pokazuję tutaj, żeby nie zabierać mu wyświetleń ani nic takiego. Natomiast grał z Gukeszem. Warto jest to ogarnąć. Także ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!